Teraz udzielimy głosu oskarżonemu. Proszę bardzo, pan Paweł Krajewski. Najpierw niech pan powie, czy pan się przyłącza do stanowiska obrońców? Tak, oczywiście, w całej rozciągłości i w każdym wypowiedzianym słowie czy postulacie. Wysoki sądzie, raczej milczałem na sali sądowej przez większość czasu tego procesu. Sam fakt, że prokuratura Rzeczpospolitej, pastora o nieposzlakowanej opinii włóczy po sądach i to już w wieku, kiedy przekroczyłem 60 lat, wtedy dobiegałem do 60, jest ogromną zniewagą dla mnie, dla mojego kościoła i dla wszystkich protestantów w Polsce. Nie godzimy się z takim traktowaniem mniejszości religijnej. Ja nie poszedłem do żadnego innego kościoła, nie poszedłem niszczyć jakichś przedmiotów czci czy cokolwiek innego, nie przerywałem nikomu jego czynności religijnych, mówiłem to, do czego jestem zobowiązany Słowem Bożym w swoim kościele protestanckim i w protestanckiej telewizji. I Konstytucja Rzeczpospolitej gwarantuje mi wolność słowa. A rola organu sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwości, jest chronić pokrzywdzonych. Dlatego chcę, żeby Wysoki Sąd wiedział, że w tej sprawie nie ci ludzie są pokrzywdzeni. To mój Kościół jest pokrzywdzony, to mój Kościół jest zaszczuwany przez nich. Każde nasze spotkanie to ich przedstawiciele ulotki niebezpieczne, sekta roznoszą, oblewają fekaliami. Pan Bieganowski oto oskarżony był. Policjantów, którzy należą do naszego kościoła, prześladują w ich miejscu pracy, mówiąc, że to niebezpieczny człowiek, bo należy do sekty. Postępowanie również oskarżyciel posiłkowy Bieganowski. Prokuratura, mam nadzieję, o tym wszystkim wie. A mimo wszystko, to ja siedzę jako kryminalista. Proszę troszeczkę ciszej. Na ławie oskarżonych. Proszę zrozumieć, Wysoki Sądzie, moje emocje. Jedynym moim przestępstwem w życiu to jest parę mandatów. Mam nieposzlakowaną opinię, która jest konieczna do wykonywania mojego zawodu tak jak Wysokiego Sądu. A ci ludzie i prokuratura zbrukali moje dobre imię. Jak mam milczeć? To, co się tu dzieje, to jest zaprzeczenie sprawiedliwości, bo to oni szczuli na mnie. Szczuli nawet na mojego wnuka, nazywając go synem Belzebuba. Ci, którzy tu siedzą, grozili mi śmiercią. Moje córki grożono im publicznie, oblaniem kwasem. Wskazywano adres mojego zamieszkania. Gdzie jest jeden z tych pokrzywdzonych? Przyjeżdżał nawet, kiedy zmieniliśmy adres zamieszkania, sfilmować, gdzie mieszkamy i umieścił to w internecie, co jest przestępstwem. Naruszenie miru domowego. Tak nas zaszczuwają od lat. To my, mniejszość religijna, protestanci w Polsce, pastorzy mówili, ile cegłówek wyjmują ze swoich budynków kościelnych. Także nigdy, w najśmielszych oczekiwaniach, wiedząc, że państwo polskie nie jest państwem sprawiedliwym po 89 roku, nie przyszło mi nawet do głowy, że siądę na ławie oskarżonych jak kryminalista, za to, że wiernie służę Chrystusowi. Także mówienie, że kogoś z tych ludzi uraziłem, to jest kpina z wymiaru sprawiedliwości. Jeśli chodzi o moje słowa, Wysoki Sąd może zobaczyć naszą telewizję, gdzie goszczą profesorowie katoliccy, gdzie goszczą zwykli katolicy, nawet biskup katolicki był. I ze wszystkimi rozmawiamy. W duchu obywatelskiego szacunku wszyscy są zadowoleni i tak dalej. Ale proszę zwrócić uwagę, co zresztą było podniesione przez mecenasa Wróblewskiego. Hejterzy rzucili się na nas, kiedy nasza telewizja zaczęła docierać do ludzi ulicy, nie do profesorów, nie do teologów. Dostarczyłem Wysokiemu Sądowi list mordercy z więzienia. Nic do niego nie przemówiło. Czytał książki, słuchał różnych kazań, był duszpasterz w sądzie,
ale włączył sobie telewizję Idź pod prąd i pastora Chojeckiego. I to zmieniło jego życie. Ma wysoki sąd o wartach. Ja do takich ludzi mówię. I że powiedziałem pierd? Że powiedziałem zjawa? Że powiedziałem gnój, cytując apostoła Pawła? To jest moje przestępstwo? Żaden uczciwy człowiek na to się nie zgodzi. A w kwestii najważniejszej. Mówimy o religii. No to chyba Bóg jest obiektem religii, czci zarówno protestantów, katolików, prawosławnych i tak dalej. Proszę mi wskazać jedno zdanie, jedno słowo, gdzie powiedziałem coś przeciwko Bogu. Co do intencji swoich, nie będę ich udowadniał, bo całe moje życie jest dowodem intencji. Jezus powiedział, nie umiecie rozsądzić? Rozsądźcie po owocach. Zobaczcie, jak przeżył życie. Zobaczcie, jak wychował dzieci. Trójka moich dzieci. Studia uniwersyteckie i podyplomowe. Doktor siedzi tutaj. Też pracownik UMCS-u. Pracownik naukowy. To jest mój dorobek. Osobisty. Mam też już wnuki. A proszę zobaczyć, co się dzieje przed sądem. Czy to są przestępcy, nienawistnicy, ludzie, którzy kogoś atakują? To jest owoc mojej służby dla Jezusa, z powodu której tu siedzę. Dziękuję.